Witam po pewnej przerwie. Tym razem chciałem sobie troszkę pokazać rzeczy związanych z litem, a robię to, że tak powiem, na może nie prośbę, tylko po otrzymaniu pewnego pytania, a jakie to było pytanie, to wyjaśnię w trakcie. Najpierw sobie zobaczymy sam lit. Lit jest metalem aktywnym, jest jedynym metalem, którego nie przechowujemy w nafcie czy w innych niereaktywnych węglowodorach, co wynika z tego, że jako najlżejszy metal jest taka laska waży około 12 gramów, więc nawet mniej, 6 gramów. Więc po prostu jest bardzo lekkim metalem. Gdybyśmy to położyli na wagę, to ona by pokazała tych oczywiście kilka gramów. Jest to metal twardszy niż na przykład sód, ale daje się go kroić nożem, tylko trzeba się bardziej postarać. Powierzchnia litu dosyć szybko ciemnieje wskutek pokrywania się właśnie produktami reakcji ze składnikami powietrza, tlenem, azotem nawet. O, już proszę, widać, że zdecydowanie ściemniało. Lit, jak się możemy spodziewać, no tego to się raczej każdy spodziewa, reaguje z wodą, podobnie jak sód, lecz reakcja jest mniej intensywna. Zresztą porównamy to jego reaktywność z właśnie sodem. Na razie może jeszcze odkroję jakiś jeden kawałek, który nam się przyda. I reszta schowana. Lit przechowuje się pod argonem, dlatego ja to ten pojemnik będę musiał właśnie przedmuchać za chwilkę argonem, zanim to odstawię z powrotem do szafy. Reakcja jest mniej intensywna niż w przypadku sodu. Sprawdźmy, że rzeczywiście ten wodorotlenek litu, jak tutaj zapisałem, nam powstał. Mam tutaj roztwór fenoloftaleiny, proszę, piękny kolorek, tak? A zatem mamy dowód, że powstaje tam ten wodorotlenek litu, oczywiście wydziela się wodór. Podobnie jak inne litowce, lit reaguje z alkoholami. No, wyjąłem sobie tutaj metanol, porównamy sobie, jak się zachowuje lit i jak zachowuje się sód w reakcji z metanolem. Oczywiście za dużo tego nie będziemy dawać. No, jeszcze może ciut. I sprawdzimy sobie tę ich reaktywność. Należy odróżniać aktywność metali od reaktywności. Reaktywność to jest pojęcie bardziej związane z szybkością, natomiast aktywność z tendencją, prawda, do zastępowania jonów danego metalu w roztworze, akurat zazwyczaj wodnym, ale oczywiście roztwory mogą być różne, z tym, że oczywiście chemia roztworów niewodnych to jest zupełnie inna chemia niż chemia roztworów wodnych. No dobra, może troszkę większy kawałek sobie uszczknę niż ten, co się mi tutaj... O, sód ukroił się zdecydowanie łatwiej. Myślę, że to widać. Wrzucimy go do metanolu. O, zaczął reagować, a teraz do drugiej wrzucimy kawałek litu. O, widać, że on się, proszę zwrócić na to uwagę, sód poszedł na dno. Lit został na górze i zdecydowanie wolniej sobie reaguje. Chociaż widać, że też reaguje. Reaguje, ale znacznie wolniej. Jest najlżejszym metalem, unosi się nawet w takim metanolu. No, sód w wodzie też się unosi z tego powodu, że jest od niej lżejszy, ale też drugi powód jest taki, że nawet gdyby był nieco cięższy, to przez tę szybkość reakcji, to wydzielenie wodoru, ta poduszka, która by się tworzyła pomiędzy nim a wodą, też by nam powodowała unoszenie się. Zresztą magnez na przykład też lubi się, jeżeli reaguje z kwasem, unosić na górę, bo go unoszą te pęcherzyki wodowe. Magnez też jest dosyć lekkim metalem. A teraz o tym pytaniu. Oczywiście sód sobie schowam. Sód sobie schowam z powrotem. Dobrze. Jakie dostałem pytanie? Mianowicie wielu prawdopodobnie z Was widziało moje filmy o reakcjach kwasu azotowego, gdzie pokazuję na przykład reakcję z magnezem jako najaktywniejszym metalem, tak, że wydziela się wtedy NO2, co przeczy trochę tym książkowym informacjom, że wydziela się na przykład wodór, że wydziela się na przykład azotem amonu, że w reakcji ze stężonym kwasem azotowym. Pytanie, co w przypadku litu i stężonego kwasu azotowego? No, już to kilka dni temu sprawdziłem, więc wiem, że nic szczególnego się nie dzieje.
Znaczy nic, co by mnie, że tak powiem, szczególnie zaskoczyło. Mam tutaj już przygotowaną probówkę, do której za chwilkę wlejemy nieco HNO3, a cykniemy sobie tu jeszcze fenoloftaleiny do tych alkoholanów. Proszę, też się bawi. No, a dlaczego? No, dlatego, że mamy tutaj też przecież oczywiście roztwór silnej zasady. Alkoholany są silniejszymi zasadami niż wodorotlenki. No dobrze. W każdym razie, ja tutaj specjalnie przedmuchuję tę probówkę argonem. Pytanie dlaczego? No właśnie dlatego, oczywiście mamy kwas azotowy stężony, właśnie dlatego, żeby uniknąć pewnej sytuacji i oskarżenia, że nie jest to miarodajne, to co pokazuje. A kwasu nie będziemy dawać specjalnie dużo, bo go oczywiście dużo nie trzeba. Tak? Więc damy go tylko troszkę na dno. Dobrze. Butelkę sobie już zakręcę. Tę probówkę wstawię do wody. I teraz pytanie, dlaczego tutaj przedmuchuję argonem? Mianowicie dlatego, oczywiście litr już tutaj wrzucę. Specjalnie to jeszcze najpierw wrzuciłem do tej zlewki, żeby prawda, jakieś zabezpieczenie, bo reakcja jest dosyć intensywna. Ale spójrzmy, co się dzieje. Że ten argon sobie dmucha. Myślę, że widać, że jednak dmucha. No dobrze, argon jest cięższy od powietrza, więc dobrze siedzi w takich właśnie w takich naczyniach, nie pozwala tam na dostęp powietrza przez dłuższy czas. No to wrzućmy ten kawałek litru. Widzimy powstanie brunatnego gazu, tak? Chociaż nie tylko. O, poszedł na górę. Zatrzymał mi się na... No, to mieszanina jest pewno prawdopodobnie dosyć złożona, stąd też... O, może sobie w ogóle włączymy wyciąg. Nie piszcz. I troszkę oczywiście opuścimy klapę. W każdym razie... O, reakcja się skończyła. Widzimy, że powstał brunatny gaz, czyli NO2. A po co ja o tym mówię? Bo pytanie teraz, co powstanie w reakcji litowca, no czyli w naszym przypadku litu, w reakcji z HNO3. Widzimy, że powstał, na pewno oczywiście powstał azotan litu, LINO3, tak, plus NO2 i plus H2O. Później popiszczysz. I H2O, tak. No dobrze, teraz po co nam akurat był ten argon? Dlatego, że gdyby w tej reakcji powstał NO, tak, na przykład inny tlenek azotu, no to NO w kontakcie z tlenem przechodzi w brunatny NO2. A argon nam uniemożliwia tę reakcję, więc mamy, że tak powiem, pewniejszą obserwację. Widzimy, że powstał, że powstaje jednak ten dwutlenek azotu. Oczywiście to równanie jeszcze wymaga zbilansowania. Co byśmy tutaj mieli? Tutaj byśmy mieli dwójkę, tak? Jak dobrze teraz na szybko patrzę. Zgadza się? No zdaje się, że się zgadza. Dwa atomy azotu, 6 tlenu, lit, 2 wodoru, no to wszystko się zgadza. W związku z tym, po to, żebyśmy widzieli, czy jednak powstaje na przykład wodór, jak sugerują niektóre podręczniki, czy powstaje NO2, czy jakiś inny tlenek azotu, no to specjalnie użyłem właśnie tego argonu, żeby tam usunąć ten tlen, który tam jest był w środku w powietrzu, tak? Zatem widzimy, że jednak ten NO2. Chciałem jeszcze pokazać spalanie litu w powietrzu, bo barwi płomień na czerwono. Niestety nie pokażę, w związku z tym, że kupiłem takie palniki ołówkowe, może nie będę pokazywał producenta. Jeden kupiłem rok temu. Niestety okazało się, że po kilkukrotnym użyciu jest do wyrzucenia. Ten kupiłem w czwartek w zeszłym tygodniu, czyli 4 dni temu, no 5. 5 dni temu, specjalnie na potrzeby tego filmiku. Sprawdziłem w piątek, czy działa. Działał. Dzisiaj już niestety nie działa. A zatem tej próby akurat nie pokażę, bo nie mamy tutaj bezpośrednio gazu pod tym dygestorium. To dygestorium jest nowe, w starym też nie mieliśmy gazu, ale niestety no, tę próbę musimy pominąć. Okej, to dziękuję za uwagę, pozdrawiam.